Na tablicy w trzech językach, po ukraińsku, angielsku i po polsku, zamieszczono notkę biograficzną z cytatem Lema. Jestem Lwowianinem i Lwowianinem do śmierci pozostanę. Swoje wspomnienia z dzieciństwa pisarz opisał w książce Wysoki Zamek. Wysoki Zamek jest takim moim zdaniem najbardziej prywatnym, najbardziej intymnym jego tekstem. Jest po prostu napisane z ogromnej miłości właśnie do miasta, w którym minęło dzieciństwo. W Wysokim Zamku Stanisław Lem wspomina sześciopokojowe mieszkanie rodziców. Jego część zajmował gabinet prywatny ojca, lekarza, laryngologa. Obecnie mieszkanie dzielą między sobą dwaj właściciele. Odczuwamy wielką satysfakcję, że mieszkamy w mieszkaniu, które niegdyś należało do tak wielkiego człowieka. Bardzo dużo turystów przychodzi, chcą zobaczyć, jak wygląda kamienica w środku. Pytają, na którym piętrze mieszkał pisarz. Przychodzą też pod wejściowe drzwi popatrzeć. We Lwowie pisarz uczęszczał do gimnazjum imienia Karola Szajnochy. Po przeprowadzeniu testu na inteligencję uczniów okazało się, że młody Lem był młodzieńcem o najwyższym ilorazie inteligencji w południowej Polsce. Tutaj właściwie zaczęła się w jakiś sposób jego kariera pisarska, bo też myślę, że miasto Lwów, które miało takie świetne tradycje również w tej dziedzinie, którą Lem reprezentował, w jakiś sposób dały mu na przyszłość taki podkład. Wraz z ponownym wkroczeniem wojsk sowieckich i zmianą granic w 1945 roku Stanisław Lem przeniósł się do Polski i nigdy nie wrócił do rodzinnego miasta. Całe życie, z wyłączeniem stanu wojennego, gdzie uciekł do Austrii, wyjechał na 10 lat, spędził w Krakowie. Był niebywały, przewidział teleportację, przewidział zabieranie części ludzkiego ciała przez szczepy, wymyślił telefon komórkowy, coś na kształt smartfona. Część rzeczy, mam nadzieję, się nie sprawdzi z tego, co Lem przewidział. Stanisław Lem był kandydatem do Nagrody Nobla. Jego dzieła zostały przetłumaczone na ponad 50 języków i mają łączny nakład 40 milionów egzemplarzy. Pisarz zmarł w 2006 roku w Krakowie.